Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajemy sobie w New Super Mario Bros. Na Wii. Jest oczywiście ze mną Karolina. Cześć. No i kontynuujemy na świecie piątym randomowe granie w Mario. Właśnie jak widzicie, wzięliśmy sobie itemki na strzelanie, ponieważ one się tutaj przydadzą w sumie. Jest tutaj naprawdę sporo tych roślin. Ty masz, Karola, lodowe, nie? Tak, tak, ja mam lodowe, to takie ogniste. Czyli moje tylko zamrażają, a twoje zabijają od razu. Już zobaczymy, co tu będzie. Aj, dobra, ja nie biorę, bo w sumie ty... Ja sobie wezmę, no. Ja tego zamrażania nie lubię, ono się przydaje szczególnie w wodzie, ale tutaj jeśli chodzi o takie, jak my gramy, to raczej się nie przyda. Nie wiem, ja lubię ogólnie tutaj... A i życia nie wziąłeś. Ale ja tam... Aha, bo ty masz mniej życia. Dobra, no. Poczekaj, bo tu są monety. A powiedz mi, jak ja bym wziął życie, to ty też będziesz miała je? Ej, patrz, za tyle wypluło. Nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że chyba tylko tobie daje. No, i tak bez sensu, ja mam tak tyle życia, jak nie wiem. No tutaj, no kurczę, ciężko by było, bo zobaczcie, trzeba by było strasznie długo czekać, jeśli nie mielibyśmy tutaj strzelania. No bo musieliśmy czekać, aż oni by tutaj po prostu... A to i tak często jest tak, że można się pomylić czy coś. Iść dołem, no, bo tutaj ten... jest moneta. Na dole jest moneta. Coś, co można właśnie... Ale kurczę, pominęliśmy jedno, bo tam była wcześniej też pod tym jednym z tych, też była pewnie moneta. No. Bo zobacz, jest nas środkowa, więc pewnie jedno pominęliśmy. A to, nie wiem, później sami spróbujemy jeszcze raz to znaleźć, czy... Dokładnie. Dobra, dednęliśmy, więc od nowa rozpoczynamy. Na szczęście są te checkpointy od pewnych momentów. Zawsze jak coś tam, nie wiem, coś tam się stanie, gdzieś to po prostu... w połowie jest zawsze checkpoint. No tak, i zawsze jak tam będziemy gdzieś tam ginęli, to po prostu to wycinamy, aby nie było nudno. Teraz są liany, dosyć fajny motyw. Ja tego nie lubię. Tutaj musisz jedynkę przytrzymać, musisz się rozhulać i jedynka, i wtedy dwa i wtedy skaczesz. Tak, ale nieraz przez przypadek spadam albo coś. No jest tutaj taki... Ej, no, na przykład teraz. Bo po prostu... Obraz się skończył. Aha, to może przez to. No dobra, no nieważne. Tu masz itemki, weź sobie to. To jest grzybek, nie? No, no wiesz, wiadomo, zawsze będzie życie więcej jedno. No ty masz strzelanie, to damy radę. O, dobrze się złożyło, że ja mam strzelanie, ponieważ teraz będziemy taką tutaj machinę uruchamiali. Dzięki niej będziemy mogli się przemieszczać dalej. Trzeba cały czas skakać. O, właśnie, to też czekaj. Okej, dobra. Widzisz, te monety dałem... To jest dwukrotność chyba, nie? Nie, chyba nie. Są po prostu jakieś tam ukryte monety. Ale chyba co te monety coś tam jest, tak mi się wydaje. Może dodatkowe punkty jakieś. Ty nie masz życia w ogóle, nie? Mam jedno tylko. Ale nie, w sensie, chodziło mi o te umiejętności. Nie, nie mam żadnych. Okej, dobra. No tu by było naprawdę bardzo ciężko, nie? Jakbyśmy tutaj... Tak, nie... już nie... pamiętasz, jak próbowaliśmy w to grać właśnie bez strzelania, to było na maksa ciężko. No trzeba było naprawdę tutaj uważać bardzo, to bardzo. Tu przydałoby się latanie, bo byśmy te monety mogli sobie wziąć, nie? No ale trudno, już mniejsza o to. Ja skoczę... Wow! Właśnie to jest to, nie? Ta liana nie ma takiego jakby... Jest poślizg. No właśnie, kurczę. I to jest dosyć ciężkie do ogarnięcia, bo czasami jak przez przypadek dusimy na krzyżaku, nie? W dół, a nie w bok, no to po prostu tam tutaj na naszym Mario, czy w przypadku Karoliny Luigi. Dobra, to jest pierwszy, bo ja zawsze praktycznie na lianach. Ja chciałbym tam... Do góry, nie? Ale tam nie chyba nie... Czekaj. O! Właśnie o to mi chodziło. Tu będzie kolejna moneta, ukryta moneta, więc sobie ją weźmiemy. No szkoda, a że... chyba na tego power trzeba, nie? Tak, tak. Tylko szkoda właśnie, pominęliśmy tą pierwszą monetę, żebyśmy mieli... No bo jak nie weźmiemy monet wszystkich trzech, no to potem trzeba zbierać wszystko od nowa. W przypadku, jeśli zbierzemy trzy monety wszystkie, no to potem już czego nie trzeba będzie, nie? Zbierać. Mhm. One są już jako zebrane. Więc no żałuję, że nie zabraliśmy, ale zagramy sobie jeszcze raz. W sumie to są te levele, są krótkie, więc... Z tym problemu nie będzie. O, i teraz ta liana. Nie będzie już... tak, tak, ale nie? Czekaj, poczekaj, jak zaskoczyć. Tutaj tyle razy to graliśmy... Aj, no znowu. Tyle razy, co tu graliśmy, to nie udało mi się na to wskoczyć. No, a wiecie, że jak wskoczymy na tą całą flagę, na samą górę, albo przeskoczymy, no to mamy życie dodatkowe. Tylko chyba powinno się przede wszystkim tutaj skakać. Ale ja nie lubię lian. Ty masz mało tych żyć. O. A jednak nie udało ci się. No, ale 8000 punktów, nie? No dobra, ale co ci te punkty dadzą? No nic, jak jakieś lepsze tutaj mamy... Lepsze mamy wyniki wtedy, tak? Tutaj na samej górze masz, jak widzisz. No wiem, wiem. I teraz trzeba będzie się pewnie przedostać przez tego tutaj kwiata mordercę. Można iść, w sumie tu nam zablokowali drogę. Nie, czekaj. A gdzie będzie? Aha, czyli tutaj. Czasami się udaje, nie? Że przejdziemy obok niego, czasami często nas atakuje. No dobra, trudno, zagramy ten dodatkowy. A teraz przynajmniej itemki można zdobyć. No, mamy power-upy jakieś tam, to się nam przyda. Więc sobie zbierzemy. Dobra, ty idziesz w jedną stronę, ja w drugą.
że ja nie mam w ogóle tego już, nie? Życia. Znaczy, jestem mały tutaj, więc tutaj jeśli o to kwestię chodzi, trzeba uważać. Zawsze jesteś mały. Chociaż jest okej, okay, dobra. Mamy naszego grzyba. Jak się nazywa ten grzybek? Tod, czy jakoś tak? Dobra. I chyba będzie teraz pierwsze spotkanie z tymi, jakby to powiedzieć, dżownicami, nie? No, one są dopiero. Weźmiemy sobie helikopterek, aby nam było łatwiej. Kurczę, te dżownice są bardzo strasznie trudne do pokonania, bo jak my na nie wejdziemy, one zmieniają tylko kolor, tak jakby puchną, nie? I robią się takie wściekłe. No, ale jakoś raz mi się tylko udało ich zabić, to jakoś nie wiem. Bo na dole była moneta, znaczy było to takie, co... Item po prostu jakiś. Jak się skoczy, to... ten. No zobaczcie, ona się robi teraz czerwona. Wkurzona. Coś zdobywa i wtedy jakoś go zabiłeś. A już nie pamiętam, jak to było w ogóle, ale... Tutaj, jak jestem znak zapytania. Aha, no właśnie. Faktycznie. Znaczy, zdobyłem jakiegoś itema przez znak zapytania i po prostu jakoś udało mi się go zabić, ale w normalny sposób... One chyba jak są wściekłe, to idą już za tobą. Ale na szczęście przedostaliśmy się. Ale tutaj te duże zaraz powinny się pojawić chyba w tym levelu, nie? Dokładnie, są te duże dżownice. I one nie robią się czerwone. One się nie robią czerwone, zabijają oczywiście, ale też pozwalają wysoko skakać, nie? Aj, zabiły mnie. No i mnie też. A dobra, idę dalej. Aj, kurczę, na szczęście miałem jeszcze tutaj. A tu trzeba, no dosłownie wpaść im pod nogi, żeby zabiły, tak? To raczej one nie zabijają. Trzeba tu uważać. Jeszcze mam jakieś nietoperze. Skusiłeś. No poczekaj za mną, ja tylko tutaj się odrodzę, bo jak jesteśmy obydwoje gramy, no to mamy życie zawsze pewne. A tak tutaj, no dalej. Okej, dobra. Ja pójdę może pierwszy, bo mam... No idź, idź. Jak mam więcej żyć, to mogę skusić. Tutaj musimy skoczyć na tą dżownicę, aby się od niej wybić. Ciekawe, czy mi się to uda. A, dokładnie, udało się. Na wszystkie monety zebrałem. Teraz poczekamy na Karolinę. I mi pewnie się nie da. O. Aj. No mało brakowało. Dobra, musimy od nowa tutaj iść, bo nam nie wyszło. No nie jest łatwo w tym tunelu. W tych podziemiach, ponieważ no łatwo zginąć przez te dżownice, ale już mniej więcej wiemy, o co chodzi. Znaczy nie tyle przez dżownice, co tutaj wpadając do lawy od razu kusimy. No tak, bo jeśli gramy w dwójkę na przykład, to często sobie przeszkadzamy, nie? A czekaj, ja wbiję na górę. No próbuj. O, udało się, dobra. Tam będzie chyba moneta jakaś do zebrania, więc poczekaj, czekaj, czekaj. No czekaj. Tam do tunelu wejdziesz chyba, nie? Ale chyba się nie uda. A nie, udało się, dobra. Jak widzicie, trzeba iść na górę. Aha, dobra, patrz, mamy tutaj helikoptery. No. To trzeba wziąć i... Znaczy, i tak latamy z tym. No tak, ale to jest to samo, co jakbyśmy mieli tego itema tamtego, nie? Tak, ale z tym sobie już nie wrócimy później, tylko... No właśnie. Chociaż spróbujemy z tym wejść do komina. Zobaczymy, czy się uda. Nie wzięliśmy środkowej monety. No, coś tam przegapiliśmy. Nawet wiem, gdzie to było, wiesz? Tam był taki moment, gdzie ta dżownica szła i był taki do góry, trzeba było wejść, a ja tam po prostu... Czekaj za mną! Okej, okay, może... Ale czy weźmie? Nie, nie weźmie chyba. No. Już mniej więcej wiem, gdzie te itemy zgubiliśmy, tylko no właśnie szkoda, że właśnie nie ma tak jak w Little Big Planet, że przykładowo jeśli itemy już, jakieś tam monety te duże zbierzemy, że nie pozostają, tak? Tylko żebyśmy zebrali te, które... No tak, ale to by było pewnie już zbyt proste, to jednak nie jest... Still Big Planet, masz tego na maksa dużo, nie? No. Tu jest, nie jest trudno, trzeba po prostu czasami troszeczkę... Kurczę, zawsze jak skaczę z dżownicy, to wpadam do wody. No to trzeba się... Jak ona ją skoczysz, musisz wtedy nacisnąć przycisk właśnie... Aj, znowu. Masz jeszcze życie? Masz, nie? No, jeszcze 3. Ale też fajne te levele są zróżnicowane. To jeszcze też stara gra już, nie? Bo już kilka lat ma. No ale chyba będzie teraz finish, tak mi się wydaje. O, jest dżownica, czekaj. Ja cię tutaj. Trzeba się rozpędzić, wiesz? Czekaj, rozpędzimy się, wskoczymy na nią, aby przeskoczyć to. Będzie życie wtedy dodatkowe. Aj. A jest, mam. No, a ja nie umiem z niej skakać. No dobra, to by było w sumie na tyle. Takie pokazaliśmy wam dwa levele główne, pierwsze i taki bonusowy. No wiesz, chcieliśmy pokazać wam właśnie tylko w tej grze, jak te światy wyglądają, tak? Tak więc to będzie tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia, cześć. Cześć.